Cześć, witam was bardzo serdecznie. Pora na odrobinę Soulsów. Rzucimy sobie okiem na komentarze. Jak widzicie, też mam nody znalazło. Wystarczyło, że zaktualizowałem po prostu DSCM. No i co tutaj mamy? Się rozszalałeś z tymi filmami. Havela ogólnie masz zaliczonego, bo zapomniałem. Nie, Havela właśnie pominąłem, bo nie był mi potrzebny jego pierścień. Więc sobie go pewnie zabiję jakoś niedługo, jak będę zahaczał o Darkroot i tam ten obszar koło Hydry. To też jest niby Darkroot. Na Dezowi, tak ogólnie fajny odcinek, może niedługo jakiś maraton. Post scriptum chyba najgorzej będzie obcięcie go na Gaping Dragona, no z tym będzie problem. Nie wiem, czy się będę w ogóle podejmował tego na tej postaci, no bo nie mam za bardzo jakby broni, a magią chyba nie da rady. No ale zrobiłem to na pierwszej serii, więc jak ktoś chce zacząć ucinanie ogona, to bardzo proszę. No tylko Kalamitowi nie udało mi się uciąć ogona, bo to jednak wtedy byłem jakby z tym nieogarnięty. No ale teraz już bym, myślę, dał radę. Jak gdybym tam tą samą postacią grał. Uszatka, mag był bardzo prosty w Dark Souls 2, potwierdzam i zgadzam się. W jedynce to tak średnio bym powiedział, a średnio. Aczkolwiek i tak mi się magiem gra najlepiej. Ja tam wolę postacie melee właśnie. Ten taki sympatyczny gościu w masce z Swajhanderem to jest najlepszy build. No i w trójce magiem też jest dosyć spoko, chociaż dwójka zdecydowanie ma najłatwiej, jeżeli chodzi o maga. It's not me, it's you. Wince, nie wiem czy wiesz, że zawsze gdy zginiesz na bosie, to możesz wrócić po dłuższej, szybko wyjść z gry i cię respiło przed bossem ze swoimi duszami. No tak na przykład działał Dark Souls 2. Znaczy wiem, jest ten patent z wychodzeniem z gry, żeby być przed Foggate'em, to się w sumie dobrze sprawdza na Bed of Chaos. Ale to jest takie trochę cheatowanie. No i Havel, byłem na odcinku 17 minuta. A widziałem tam na Steamie, wyskoczyłeś. Okej, dobra. Więc tak, chcę mieć tutaj przyjemność z Kirkiem, więc przydałoby się przywrócić postać człowieka. To mnie oczywiście naraża na jakieś inwazje. Kurczę, nie pamiętam, który guzik był od bana, ale chyba będzie wyskakiwać, jakby ktoś był nie taki jak trzeba, bo na przykład właśnie ten watchdog wykrywa, czy ktoś nie ma przypadkiem zawysego, oszukanego jakby soul levela. Już taką sytuację już raz miałem. No i po prostu poleciał jakby banik i gościa od razu wyrzuciło z gry. No dobra, sfarmimy sobie tutaj to wszystko po drodze, bo to zawsze okazja na kukiełkę. Chociaż nie będę tą postacią raczej używał broni chaosu, to zawsze można wykorzystywać te kukiełki do leczenia się po prostu. Okej. A, coś tam nawet farci z wyrzucaniem tych człowieczeństw. A jakbym tak zrobił na tę postać miecz Furii Quailag? W sumie zawsze robię ten miecz. No i wtedy miałby sens ten. To człowieczeństwo miałoby sens też większy. Chociaż wiadomo, na razie nie mam nic na sobie, bo zużyłem wszystkie punkty. Wow! Patrzcie jak dropi w ogóle. A ja nie mam w ogóle premii do znajdywania przedmiotów. No i dobra, plan jest właśnie, żeby zabić Gaping Dragona. O, dobrze idziemy. Będę musiał jeszcze właśnie popatrzeć na te statystyki w mieczu Furii Quailag, bo to jest naprawdę jedna z moich ulubionych broni zaraz pod Swajhanderze. Oj, jakieś wytrzymałe te myszki. A no rolniże do tyłu. No to jest taki ból dupy z tym magiem. Zaraz mi szczur zabije, bo nie mogę trafić. Dobra, mamy stusy, więc spoko. O rany, ten bufuje. Okej, tutaj trzeba juksy robić. On jest dosyć odporny, cholera, widzę. On w końcu mag, prawda? Okej, dobra, jakoś poszło. No i te szczurki, kurde, dwa strzały na jednego to trochę dużo. Może lepiej będzie tym wielką strzałą dusz. To jest wielka ciężka, zwykła ciężka. Tam ciekawie to zorganizowali. I znowu dostałem strzała, ale na szczęście mam te 10 stusów jeszcze. Z Firelink. Dobra. O! No właśnie. Jakoś mało tego było ostatnio, ale po aktualizacji znowu ładnie lecą te stusy. Tutaj coś było, tutaj nie. Ale za to, za tym filarem. Duży odłamek tytanitu. Właśnie, mogłem przecież ulepszyć ten miecz przy ognisku. Tylko, że jeżeli chciałbym iść w miecz Furii Quailag,
Nie mam żadnego sejmitara, kurczę. Ani zakrzywionego miecza, naprawdę? No na pewno będę musiał coś tam podnieść zręczność pod ten miecz furii. Wow, a ten jakiś taki twardszy jakby jest? Już tam te szczury ginęły na dwa strzały. Dlatego musiałem tak chlastać. Tutaj już byłem tak naprawdę, więc teraz mnie interesuje zejście na dół. Wy chyba nie lubicie magii, jak w końcu pamiętam. No, nie, tylko ognia. Zobaczymy jeszcze tak. Jeszcze tak. Czy ja mam bombki? Bo to by uprościło sprawę, ale wolałbym jednak zwykłe. No, słabo z tym niestety jest. Aha, my musimy teraz spaść. Ok, czyli będziemy walczyć z tutaj bazyliszkami. W tej części całe szczęście nie mają ataków fizycznych. Aha, tylko że człowieczeństwo tutaj chroni jakby przed klątwą, tym skamienieniem. A ja nie mam jakby tego człowieczeństwa za wiele, nie mam w ogóle. Ale dobra, wystarczy nie dać się trafić. Bo ten build-up potrafi bardzo szybko wskoczyć, kurde. Dobra. No i dobra, oczywiście chciałbym wszystkie znajdźki tutaj pozbierać. A gdzieś tutaj w okolicy jest pierścień złego oka. I on by się w sumie bardzo przydał w tej sytuacji. Bo jest dużo słabych mobów. Dobra, stagger wszedł ładnie. Tylko, że może mi braknąć zaklęć. Ale dobra, przed Gaping Dragonem jest z tego co pamiętam skrót, więc będziemy mogli go otworzyć. No i się wrócić do ogniska i po prostu pójść bezpośrednio już na smoka. I tak chyba trzeba będzie zrobić. No i chciałbym oczywiście jeszcze zabić Kirka. Dobra, ubierzmy sobie ten pierścień. Nie mam tego za dużo niestety. Teraz nam będzie życie wracać po trochu. A tutaj jeszcze znajdźka będzie jeszcze jedna. Dobra, jak tu się skakało w tych sosach. A co ty tu robisz? Chyba zabłądził. No i tutaj można farmić też oczka dla Covenantu Gravelorda. W sumie dosyć prosto one dropią, ale pomimo tego, że łatwo wypadają, to akurat żadne teraz nie wypadło. Okej, teraz moment, bo się na chwilę zgubiłem tutaj. Teraz też Kirk powinien przyjść. Okej, ostrożnie, na spokojnie. Już się naginąłem. Przynajmniej na razie. Dobra, tego życia za dużo nie wraca, ale przynajmniej wraca cokolwiek. Ach, tej chuniki, cholera jasna. No tutaj. Dusza bezimiennego żołnierza. I ślepy zaułek. Ciekawe, czy to są kupy gówna, czy co? Chyba tak. W końcu kanały, nie? Dobra, tutaj już zaraz myszki, tak? Nie, jeszcze będą te bazyliszki. Nie wiem, wy wiecie, że te wielkie to nie są ich oczy, tylko takie patrzałki do straszenia. Tak naprawdę oczy mają nieco niżej, takie mniejsze. Pewnie wiecie. To w sumie już było w wielu materiałach na internetach ogarniane. A teraz i tak tego nie zobaczymy, chociaż widać tam oczko. Pod tym. Zresztą gdzieś, kurde, gdzie to było? Gdzieś były te bazyliszki bez tych wielkich gał. Teraz chyba myszki będą, co? I Kirk. O. Tylko gdzie to było, cholera? Nie przypomnę sobie chyba teraz. Ojej, ona. Jakby tracking był nieco lepszy. No jak boli dupa, jak nie można trafić szczura tuż przed tobą. Dobra, ja się uleczę przed nim. Wątpię, żeby moja riposta go bolała. No ale spróbujemy. No jeszcze szczurek przyszedł. Wiecie co, moment. Okej, teraz możemy się pobawić z Kirkilionem. Ejejej, wow, jak on bije z tych rolów w ogóle.
No, stuwa. Nie, muszę rzeczywiście już zacząć coś robić z jakąś bronią, bo to jest trochę niepoważne. Proszę, przestarcze 110. No, zamachnij się czy coś. Ja pierdolę, on nawet nie sprintuje, on tylko sobie jogował. Idź sobie. Dobra, dostaniemy trochę dusz, trochę człowieczeństwa. Może już dropnie miecz. No właśnie, widzicie, podniosłem punkt człowieczeństwa, od razu się zwiększył jakby build-up na klątwę. Dobra, tutaj będzie trochę więcej myszek jeszcze. Tutaj nie. Okej, są. No, zmieniłem target na niego. No, na strzało się nawet wywalił. No i okej, może. Tamten typ nie ma nic dla nas ciekawego. Wyróżnijmy może te szczurki, podejdźmy do niego, bo możliwe, że trzeba z nim pogadać, żeby się później przeniósł. On się oczywiście przeniesie tam na ten most przy Firelink, gdzie znaleźliśmy pierścień ofiary. Okej. On ma te kryształowe bronie, ale one mają małą wytrzymałość. To jest za to bardzo dobra tarcza, no tylko że też nie daje się naprawiać z tego co pamiętam. Dlatego nigdy z tego nie korzystałem. Chyba hakerzy lubią tę broń. Robią sobie ją na plus 15, co jest chyba normalnie niemożliwe, czy tam na plus 20 i nią łatają. Ci nieco bardziej ogarnięci hakerzy, bo ci mało ogarnięci to sobie biorą na przykład Drake Sword'a i myślą, że mają dobrą broń. Dobra, podejdziemy do tego ogniska. No bo mam zdecydowanie za mało zaklęć. Nie będę raczej brał Soulera, bo tam nie było potrzebne. Zresztą jego questline nawet nie jest potrzebny do achievementa. W dwójce questline'y były na achievementy. Tam Benhart, Lucatiel, możliwe, że Navlan. Właśnie, przypomniałem sobie, że ten mag nadworny Vendrick'a to był Navlan. Podobnie do Gavlana. I co? Jaki tam jeszcze mógł być questline? No teraz sobie nie przypomnę, może... bo ten questline Peyta i Creightona chyba się nie liczył. Tarka też się nie liczył. Tarka czy Tarkusa? Tarka, bo Tarkus to był w jedynce NPC. A później był przemianowany na Soryga w trójce. No dobra, no to chyba wszystkich tam wymieniłem. Okej, chodźmy tutaj sobie już na tego smoczka. Zaklęć powinno teraz wystarczyć. Tam nic nie było. 16 nełdów. Aha, bo nie zwiększyłem sobie 15. A zresztą i tak to jest zależne od poziomu. A ja mam dosyć niski. Jak tak przejrzałem chyba, bo ten Dark Souls Connectivity Mode chyba jeszcze może pokazać jakby wszystkich graczy, którzy korzystają z tego programu, no to jest ich tam nieco, znaczy no, nieco poniżej 1000. Jakoś 900 czy 800, coś takiego. No nie jakoś mega dużo, ale jednak wystarczająco dużo, żeby spotykać. O, proszę, Lotrek tu jest. Jest też Soulé. Taka też sytuacja jest przy gargulcach, że jest Lotrzek i Soulé. Dobra, więc ja nie będę ucinać tego ogona, bo tym mieczem naprawdę zająłby mi to bardzo długo. Ale do achievementa właśnie ten honor rycerza trzeba uciąć ogon ziewającemu smokowi. Czy tam smoku, jak kto woli. Okej, dobra. Musimy zrobić... A ja pierdolę, przecież on jest tak wielki, no stargetujże go! Musimy zrobić rozeznanie, jak to wygląda z damage'em. Okej, no widać wyraźnie, że tamta strzałka jest dużo potężniejsza. Ja wolę sobie zostawić silniejsze zaklęcia na dobitkę jakby, chociaż pewnie lepiej by było zacząć od silniejszych. Na razie widzę, korzysta z prostych patternów.
Nie, dobra, chyba lepiej jednak będzie od tych mocniejszych zacząć. No i fajne jest to oczywiście, co już wiele razy poruszałem, to, że wytrzymałość nam nie spada, gdy rzucamy zaklęcia, więc możemy sobie radośnie spamować, a w razie czego po prostu odskoczyć. No i on wykonuje po prostu najprostszy z możliwych ataków. A, możemy też tym porzucać. Wow, w ogóle... Jaka angażująca walka. Damy mu szansę. Nie pykło mu. No i to był Gaping Dragon. Nie spodziewałem się, że to tak w sumie łatwo pójdzie. Ale on cały czas ten sam atak wykonywał. Więc tak, mamy oczywiście klucz do Blighttown. Ja je może otworzę, ale nie będę tędy schodzić. Nie lubię schodzić tędy do Blighttown. Wolę zdecydowanie iść od Valley of Drakes, czyli tam Doliny Smoków. Właściwie nie smoków. Drake to nie jest smok, ale ciężko jakby to przełożyć. To... Gdzieś się spotkałem z tłumaczeniem, że Drake to jest smokowiec, ale to brzmi debilnie. To chyba było w Age of Wonders 2? Chyba tak. Ale nieważne, dobra. To Blighttown otwórzmy. Jakieś człowieczeństwo kukiełka? Nie. No i mamy sporo dusz. Tak myślę, czy wszystko chciałbym przekazać na poziom, czy może jednak zostawić na... czy może zostawić na Artorias Crest, na znak rodowy Artoriasa. Ale nie, jeszcze będzie okazja, żeby zdobyć te dusze. Nie za bardzo wiem, jak będzie wyglądać moja walka z Hydrą. Chyba, że po prostu podejdę i będę miał zasięg rzeczywiście, żeby trafiać ją zaklęciami, to wtedy będzie spoko. A jeżeli będę musiał snajpić głowy, to będzie chyba nie do pokonania. No więc tak, głębie mamy zrobione. Czy ja muszę odpoczywać? No tak, no bo tam niestety pełno mobów jest po drodze. Może sobie rzeczywiście zlevelujmy. A jak będę potrzebował... Zakrzywiony miecz do miecza Furii Quailag, to mogę w sumie pofarmić szkielety, bo niedługo i tak mam w planach iść do właśnie krypty, żeby zrobić z tą całą księżniczką kapłanką z parafii nieumarłych. No bo teraz w planach miałbym pójście do tego azylu nieumarłych, zabicie tego zagubionego czy jakiego tam demona. No i do tej krypty. No a potem wiadomo, Blighttown. O, już myślałem, co ja tam używam, a to zaklęcie mi się użyło po prostu. No te czeki, no niestety Dark Souls 1 ma problem z tymi czekami, że nie można ich realizować jednocześnie jak w dwójce czy trójce. W trójce to już w ogóle to usprawnili, że można je sprzedawać, to jeszcze szybciej w ogóle jest. Po kursie 1 do 1. Ale dobra, jeszcze tylko 10. No i z myślą chyba o przyszłych walkach, ja sobie bym podniósł, zdaje się, inteligencję może. Ciężko w sumie... Dostrojenie też by się przydało, no bo już nie mam miejsca na nowe zaklęcia. A są już dostępne? Jakieś fajne? Gdzie ty idziesz? Życie też by się przydało. Nie wiem, ile teraz poziom kosztuje. Nie wiem, może podniesiemy sobie o jeden slot do strojenia. Zaraz zobaczymy, co tutaj możemy zrobić. Okej. No. Już myślałem, że invade jakiś będzie. Naprawmy sobie te śmieci. Wow, okej, wbijemy dużo poziomów. Więc tak, na pewno ten slot do strojenia. A drugi? Nie, wystarczy jeden na razie. Trochę tutaj wytrzymałości i udźwigu. Cechy na miecz Furii Quailag sobie później wbiję. Trochę może z życiem podjedźmy, bo tak mówiłem o tych 15, no to dajmy do 15.
No, bo do 20 już nie da rady. No i troszkę inteligencji to tam zwiększy nam obrażenia oczywiście od zaklęć. No i mamy 19 nodów. Może zaraz się to zmieni, no bo dość sporo wbiłem. Już się tam raczej ten zakres zmieni teraz. No i powrót na powierzchnię, no właśnie, przez to, chyba żebym przeszedł przez, no nie, 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 przejście przez Blighttown to w ogóle nie jest opcja. To nie jest opcja, niestety. Czy ja to wziąłem w końcu tutaj znajdźkę, bo nie wiem, czy tędy przechodziłem. A no właśnie, nie przechodziłem. Galarety się nie da stargetować. O, chyba mnie złapie, co? O, nie dałem się. Aj, myślałem, że jeszcze żyje. Dobra. No i te odpowiednie tam duże odłamki tytanitów i zielone to sobie pofarmię już po prostu Blighta na tych ślimakach, bo tutaj to by zajęło dużo, a tam będzie to dosyć proste i przyjemne. Piromanta chyba się już wrócił, co? No i przy okazji jak będziemy w Firelink, to zobaczymy, czy tamta ferajna się ruszyła, czy nie. Ale myślę, że się nie ruszyła raczej. Proszę, podnieśliśmy trochę inteligencję, to one-shotujemy z najsłabszego zaklęcia. Co nie ukrywam, jest bardzo przyjemne i wygodne. No bo trochę ich mamy. Zapomniałem o piesku jednym. Na szczęście ma jakiś krótki zasięg agro. I ta hołota, kurde, nie lubię ich. Chyba lepiej będzie ich wystrzelać. Kurde, no on się ledwo rusza, a ja i tak nie mogę trafić. Estusy lecą elegancko, ktoś rozpala ognisko. Dawaj, dawaj. Patrzcie, no... strasznie to wkurza i frustruje. Ledwo się ruszają, no i nie idzie trafić. No, po 60 każdy, to coś tam tych dusz tak naprawdę dostaniemy tam z 600. Bo trochę ich tu było. O, fuck. Dobra, zdążyłem jakimś cudem. Okej. A ten stąd przyszedł, czy on tylko raz jest? Ha. Okej. Więc patata jamy. Tym już daruję życie. Cieszę się, że mam to za sobą, ten etap. Tup, 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 tup. A ty ile w ogóle dajesz dusz? Z 32? A nie, 24. To te w głębiach są dużo cenniejsze. Prawie 3 razy. No, patata jaj tam. Aha, no i wiadomo. Miecz z ogona Hellkite'a też jest potrzebny do achievementu. Czyli oczywiście ten Drake Sword. Nieszczęsny. O kurde, nieźle. Przestarczy one shot. Okej, czy będę fajny wreszcie? Nie będę. Nie będę nigdy. A może Andrzej sprzedaje zakrzywiony miecz? Chociaż bardziej to by pasowało do Shiwy. Bo Shiva to tam ma chyba Murakumo. Możliwe też, że Sejmitar. Na pewno Murakumo, nie wiem jak inną broń. No i co, przesiadłeś się już tutaj? Jeszcze go nie ma, możliwe, że jak odpoczniemy przy ognisku to będzie... Nie, żebym coś teraz od niego chciał, ale no... Może jakieś zaklęcie sobie dokupię, no bo mam ten slot, a Logana chyba jeszcze szybko nie spotkamy. Dobra, oni zeszli do katakumb, więc teraz pójdziemy do katakumb i zrobimy później tego Asylum Demona. Kurde, będzie ciężko, nienawidzę katakumb. Znaczy, jak już tam mam kamienny pancerz i tak dalej, to jest luz, ale może być ciężko. Buff na broń. No ta broń gówno bije, więc buff też niedużo da. Możemy sobie wziąć te, one będą się wolno kastować, cholera.
Więc nie wiem, czy nie wolę mieć. Chyba wolę mieć jeszcze więcej po prostu tych lekkich kastów. O ty kłamca. Dobra, oni tu jeszcze siedzą, czyli możemy iść na Asylum Demona. Czyli oni zajdą rzeczywiście dopiero po Pinwheelu. No właśnie, tutaj taki twist, trzeba mu powiedzieć nie. Bo pytał chyba, że tam nie podoba nam się piromancja. Okej. Znaczy nie będę pewnie w ogóle szedł w piromancję. Chociaż bardzo lubię piromancję w Soulsach. Strasznie mi się podoba, tak jakby... No te zaklęcia mi się podobają i fajnie się rzuca. Ale nie. No ale wiadomo, do achievementu oczywiście trzeba sobie tu pokupować. Okej, okay, czyli Asylum Demon w takim razie, a później katakumby. Aha, dobra. Tylko że to jest Dark Souls 1, trzeba odpocząć. Z Crestfallenem nie gadam. Aha, dobra. Bo z frajerami nie gadam. Ja no, nam i tak ciekawego nic nie powie. Loczek? Loczek jeszcze siedzi, bo mamy ognisko. No i co, jesteście jeszcze? A właśnie, dobra. Czyli oni po Pinwheelu schodzą, okej. I po Pinwheelu możemy... Mamy tylko jednego bossa chyba. Żeby ten... Żeby... Nie, nie, jak to było, cholera. Pinwheel, ratujemy ją i chyba po następnym bossie ona jest... tam ten questline postępuje. Więc trzeba ją od razu odwiedzić, jak się tam ocali. Dobra, więc lecimy na Stray Demona. Zastanawiam się, jak to w ogóle pójdzie, bo... Stray Demon może mieć odporności, bo to jest niby taki... niby mag. Dobra, ten skok. Tak średnio za nim przepadam. O, proszę, to nawet nie był skok. Tutaj na dach po klucz. Ciekawe, co on tutaj w sumie robi. Można się wrócić tędy. Okej. Okay. Czy ja w ogóle mogłem wbić teraz poziom? Chyba nie. Nie pamiętam, ile już kosztuje mój poziom, no ale to wzrosło teraz. Po ostatnim. Ops. No i czekamy. Za pierwszym razem trochę trzeba czekać, kurde. Ale widzę, że chyba nie zdążymy go pyknąć, więc tylko sobie podejdziemy już do ogniska i tam siądziemy. Na wypadek faila. Okej. Okay. Właśnie, możemy dać Picklepi tę szmatę na raid, co tam wzięliśmy od Butchera, bo tam w opisie było chyba, że jest miękka i ciepła. Temu Picklepi można wymienić na przykład ten wstąpiony ogień piromancji na sztabę czerwonego tytanitu. No proszę, milczy. Hełmy. Nie wiem, czy to zadziała. Ale to się przekonamy dopiero później. Może teraz jak gram z DSC-em, to może uda się w końcu spotkać na serii Wuchengę Vagranta. To tam omawiałem tę mechanikę w DLC do trójki. Bardzo spoko rzecz. Wejrzę, typie. Chociaż kurczę, tak jak teraz myślę, to z perspektywy tego bossa lepiej chyba było wziąć ciężką strzałę dusz, ale to już dobra. No więc czas nagli. Tutaj sobie się zatrzymamy. Więc bardzo dziękuję wam za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. I trzymajcie się ciepło. Cześć!